kolega z Zielonej Góry, poseł Jacek Kurzępa, profesor uczelni wyższej w socjologii, zaproponował założenie zespołu do spraw rad młodzieżowych. Ten zespół szedł. Nie muszę Państwu przekonywać dlaczego. Tak? Jakie problemy miałem, gdy w powiecie byłem jednym z pomysłodawców założenia Młodzieżowej Rady, a potem i po prostu śmiercią naturalną, może nie umarła, może ktoś jej pomógł po prostu, że tak powiem, umrzeć w tej Młodzieżowej Radzie. I chcemy zająć się tą problematyką rad młodzieżowych ogólnie w Polsce. Natomiast jeżeli chodzi o Komisję Edukacji, pracujemy w różnych sprawach, w sprawach podręcznikowych. Jestem za tym, żeby też wypowiadałem się w temacie, by nie było tyle wydawnictw, które proponują rodzicom podręczniki. Otóż rodzicom, nauczycielom, 11 różnych wydawnictw, kto ma dokonać wyboru tego. Więc zaproponowałem, żeby było to inaczej, czyli to są na razie, że tak powiem, propozycje, które być może, że światło dzienne ujrzą, by na przykład dokonać drogą przetargu wyboru z 11-2-3 propozycji. Wówczas nauczyciel będzie miał o wiele łatwiej, a rodzic nie będzie musiał co roku kupować innych podręczników, zmniejsze koszty. Prawda? Kiedyś dawno temu był jeden podręcznik przez ileś lat, także dzisiaj taka ilość duża spowoduje różnego rodzaju problemy. Jeśli chodzi o Komisję Infrastruktury, zaraz przejdę tutaj. Przede wszystkim procedowana jest sprawa wiatraków, dyskusji szerokiej, jaka odległość powinna być do najbliższych domostw i tak dalej. Jedni powołują się na taką odległość, drudzy na taką odległość się powołują. Pewnie rzeczy to nie są do końca jednoznaczne, natomiast no, należy uszanować tą propozycję, która w tej chwili jest. Mowa też była ostatnio, też zabierałem głos. Jeżeli chodzi o przedstawiciele Najwyższej Izby Kontroli, byli, badali sprawę nadajników, które są montowane na dachach domów, przedszkoli i tak dalej, telefonii komórkowych, szkodliwość tego, no jest, okazuje się, że dosyć duża, jest ona mierzalna, nie wszyscy to przestrzegają, więc prawdopodobnie też tym trzeba będzie się bardzo mocno zająć, na przykład wyobraźmy sobie Państwo przedszkole, gdzie jest maszt i tak dalej, ileś, prawda, nadajników, jaki też wpływ ma, pewnie niewidzialny w danym momencie, tak? Ale po iluś latach na organizmy młodych ludzi. Jeżeli chodzi o Chojnice i okolice, o biuro poselskie, wspólnie przygotowujemy pytania bieżące, interpelacje są przygotowywane. Tutaj bardzo pomaga mi dyrektor biura Wojtek Rowiecki. Ostatnio wysłaliśmy zapytanie bieżące, a wcześniej z posłem Kilianem obecnie także wysłaliśmy wczoraj, dotyczące fotoradarów. Fotoradarów, uwaga, stacjonarne. Obserwujemy, iż no, wszyscy pewnie jeździmy szybciej przez miejscowości, może nie wszyscy, szybciej, a to stwarza duże niebezpieczeństwo. Ostatnio w Rychnowach miałem takie zdarzenie, kiedy małżonkę założył do pracy. Przed fotoradarem ktoś mnie wyprzedza w stronę Czuchowa, na trzeciego ktoś z Czuchowa jedzie, jest tam przejście dla pieszych. Bogu dzięki, że nie szło pieszych. Działałby fotoradar, nie byłoby tego zdarzenia. Więc występujemy o możliwości jakby skrócenia tego okresu nieczynnych tych fotoradarów, bo wiem, że one były własnością gmin, czy są jeszcze, nie wiem na jakim etapie to jest, ale jest ustawa przegłosowana, która, że tak powiem, z dniem 1 stycznia 2016. Zakazuje funkcjonowanie takich fotoradarów. Tak? Do tego pytanie było. Ja ostatnio pytałem o fotoradar w Rychlu, bo mieszkańcy by chcieli. Procedura, żeby rozpatrzyć w ogóle lokalizację, trwa 1,5 roku. A potem dopiero decyzja, czy zajmą się pieniądze. I tak, ja dziękuję Panie Redaktorze. Ja bym musiał tutaj podejść do tego bardzo globalnie, mianowicie projektem ustawy, bo póki co ten czas nie może tak długo płynąć. A nie tylko Rychnowy, a inne miejscowości pewnie na to czekają, a zwłaszcza w Rychnowach. Wiemy, że funkcjonują fotoradary podległej Inspekcji Ruchu Drogowego. Dobrze nazwanto, tak. Jest ich około 10% z tego co. Między innymi w Łęgu bodajże jest taki fotoradar. Rozmowy prowadziłem już w temacie, już poszła jedna interpelacja nasza wspólna. Natomiast i była odpowiedź Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, że oczywiście bezpieczeństwo jest bardzo ważne dla Ministerstwa i to się rozważa, natomiast jakby tym wystąpieniem, o ile
o ile moje pytanie bieżące przejdzie, bo to jest forma. My wysyłamy i potem jest akceptacja, prawda? Chodzi o przyspieszenie. To jest to, a nie czekanie zbyt długiej okresji. Proszę Państwa, umiejscowienie tych fotoradarów stacjonarnych nie budziło generalnie większych, no, że tak powiem, pretensji ze strony mieszkańców. One były w takich miejscach, w których powinny być. Przykład Rychów jest idealnym przykładem. Droga krajowa, duży ruch, duże natężenie ruchu. Chodzi o to, żeby te fotoradary tam dalej były czynne. Budziło mobilne. No, to, co robiono z mobilnymi, to było polowanie na kierowców i tam jesteśmy bardzo przeciwni, prawda? I to jest moje też prywatne zdanie, natomiast stacjonarne uważam, że powinny w jak najszybszym czasie wrócić. To są w poprzedniej interpelacji jeszcze z panem posłem Kijanem też wspólnie wysłaliśmy interpelację. To było akurat z inicjatywy pana posła Kijana i jeszcze wcześniejszą była też interpelacja, powiem zaraz o nich, dotycząca aptek. Aptek, tak, w sieci aptek. Zbyt duża konkurencja jest dla sieci, dla aptek małych, rodzinnych. Jesteśmy zdania, żeby właściciel apteki był aptekarzem na przykład, a nie kowalem. Ustawa to dopuszcza, tak? Z tym wystąpiliśmy w Sejmie i też, by aptek sieciowych było jak najmniej. No przecież widzimy po cenach, prawda? Że mali aptekarze wysiadają, a oprócz tego odległości między aptekami. Tak? To nie jest zdrowa konkurencja, jeżeli pod nosem wystawia się sieciówki danego aptekarza. Ostatnio bardzo są medialne ścieżki rowerowe. Nie tylko z tytułu tego, że proszę Państwa, że to jest w programie i to wokół dróg krajowych powstają ścieżki rowerowe. To jest program przyjęty w poprzednim rządzie. Bardzo dobry program. Bardzo dobry program. Budowa ścieżek rowerowych. Proszę zobaczyć, na trasie Chojnice-Rychnowy ta ścieżka powstała 1,5 roku temu. Tak? I tak się, żeśmy zastanawiali, ja się też zastanawiałem, tam powstaje, tu nie powstaje, dlaczego? Ostatnio rozmawiałem z dyrektorem Markowskim w tym temacie, zadałem pytanie, więc powiedział, że jeśli samorząd jest przygotowany na to w postaci projektu, nie środków finansowych, projektu, jest kolejka ustawiona według projektów. Oczywiście ważą to, czy w tym miejscu ta ścieżka jest ważniejsza, czy w tym miejscu ta ścieżka jest ważniejsza, prawda? Widocznie w Człuchowie się pospieszono, natomiast jak widzieliśmy u nas przy drodze krajowej, no po prostu tych ścieżek nie było. Natomiast fakt jest faktem, że tragedia, i ubolewam, że do tej tragedii doszło, niedawno był wypadek śmiertelny przed drogą, przed torami w Człuchowie, niezwiązany ze ścieżką rowerową. Ubolewam, że do tego dochodzi, natomiast do tej tragedii dochodzi. Natomiast, panie dyrektorze, żadna polityka. Owszem, to przyspieszyło działania. To przyspieszyło działania określonych ludzi, pewnie nasze też, aczkolwiek rozmowy trwały już w lutym z panią radną. 14 czerwca przyjeżdża do biura, personel jakoś tego nie podawała, chociaż ja o tym mówiłem. Przyjeżdża do biura pan dyrektor Markowski w temacie ścieżki rowerowej nie tylko w stronę Kłęga, Rytem i osobiście wsiadamy do mojego samochodu i jedziemy i też poruszyłem ścieżkę. Cały czas, proszę Państwa, o tym mowa jest. Wyborcy w Topoli proszą o to, żeby o tym głośno mówić. Zobaczcie, ilu ludzi w Topoli mieszka. Ja rozumiem, że są prowadzone rozmowy pana burmistrza z panem wójtem, że jest to droga samorządowa. Pewnie w roku 2008, jak było przekazanie jeszcze 29, jeśli pamiętam, o obwodnicy Chojnickiej, to w tym momencie powinna być wykonana ta droga 22 wtedy, wyremontowana przed przekazaniem. To się tak nie stało i wiemy, po jakich dziurach żeśmy jeździli. Dzisiaj do Topoli jest ok, od Topoli dziury są flekowane przez wójta Marciniaka, który swego czasu, wiem jak się wypowiadał, że to nie jest jego droga. Jest jego droga, bo tam do Mosta stoją, też dziadki się sprzedaje. I nie została ta droga zrobiona. Mogła być na drodze negocjacji wyremontowana przed przekazaniem. Wtedy ścieżki rowerowe nie były tak modne. Wtedy, prawda? I dzisiaj mówienie, że jest to drogo, że nie ma kto zapłacić i tak dalej. Drodzy samorządowcy, panie burmistrzu, panie wójcie, apeluję w imieniu wyborców, żeby ten temat podjąć w tym roku. Ja bym w tym roku go zakończył. Ja bym w tym roku go podjął i jeszcze przed zimą go zakończył.
środki finansowe. Można łazienkę wybudować za wiele, może za mało. Znaczy może, że tam należałoby taką ścieżkę zrobić rowerową, na jaką nas stać jest ścieżkę rowerową. Wiem, że jest propozycja budowy obwodnicy zachodniej, o czym też rozmawiałem i w pewnych kwestiach też w ministerstwie rozmawiam, pomocy zjazdów, wjazdów na obwodnicę, przyłączeniu obu obwodnic. Wiem, ale ona może powstać za 3, 4, 5 lat. A więc do tego czasu, do tego, że ma powiedz obwodnicę zachodnia, nie ma być ścieżki rowerowej, nie zgadzam się z tym, bo proszę Państwa, co się dzieje na przykład kiedy od Topole, a do Czuchowa, ja mieszkałem tam ponad 20 lat, codziennie jeżdżę samochodem, małżonkę założę, bo pracuję w Czuchowie. Co się dzieje, gdy zimą nie można podjechać pod Topole? Przede wszystkim jest ciąg samochodów, już to przeżywałem parę razy i jedziemy do kamionki. Albo ktoś się włącza niezgodnie z przepisami na obwodnicy. Jest listo. Jaką drogą mają się ludzie poruszać? Mało tego. Proszę zwrócić uwagę, że netto powstało. Idą panie z siatami, zakupami, dzieci przy. Obserwuję to jadąc samochodem. Także jest pilna potrzeba i o to apeluję. Proszę Państwa, tam też wypadki były. Mam dane z policji, może nie było aż tak dużo wypadków, były wypadki, więc apeluję o tą drogę. Tak, szum powstał w Chojnicach, telefony Państwa, którzy w Mirofie podają Strąga w wielkim podatku ponad 100 milionowym, prawda? Rozmawiałem w tym temacie z panem ministrem Szyszko i z panią Anną Ochroną, ministrem ochrony środowiska, z panią Anną Paluch, szefem Komisji Ochrony Środowiska. I przekazuję informacje. Po pierwsze, nie ma jeszcze projektu ustawy, nie ma druku. No ale wiadomo, jak są rozmowy, to o tym się dowiadują ludzie, pewnie posłowie wtedy na końcu. Także dziękuję panie redaktorze za tą informację. Otóż tak, mają być przygotowywane wysokie podatki od metra sześciennego wody gruntowej. Gruntowej. Nieprzepływowej. Nieprzepływowej. Gruntowej. Czyli studnie i tak dalej. Ochrona wód gruntowych. I myślę, że to jest uczciwe podejście, tak? A to wtedy uderzy na przykład producentów kiełbasy. Więcej w tym temacie wiedzy nie mam. Przekazuję tak, bo o tychże producentach nie słyszałem. Dobrze, natomiast to przekazuję. Także pewnie Państwo mają w Mylowie drogę wodę przepływową chyba. Tak, więc nie muszę się martwić. Witam Państwa serdecznie. No, sprawy miejskie zawsze były mi bliskie i będą pewnie, w najbliższym czasie szczególnie. Natomiast te sprawy, które dają sens powiek pewnie mi, ale również i wielu mieszkańcom naszego miasta, to oczywiście stan chronickich finansów. W najbliższym, najbliższym czasie tak, odbędzie się sesja absolutoryjna, na której Pan Burmistrz ponownie będzie starał się o absolutorium. W ciemno wszyscy możemy dzisiaj już oczywiście przewidzieć, jaki będzie wynik tego głosowania. Natomiast od wielu lat pojawiają się bardzo często te same argumenty, które podważają to, w jakim naszym stanie, jakim dobrym stanie jest nasz budżet naszego miasta. Ja oczywiście nie będę się skupiał tutaj na szczegółach, bo to nie jest miejsce potem. Tutaj oczywiście dyskusja powinna stosowna rozgorzyć na sesji Rady Miasta. Natomiast patrzę sobie na te dane historyczne, tak, na które zwracam uwagę, będąc jeszcze radnym w Radzie Miasta, ale również teraz, kiedy analizuję sobie wykonanie budżetu za lata minione, widzę od kilku lat ten sam element, który się powtarza, ten sam scenariusz. Miasto od dobrych kilku lat, od czterech zapewne, być może nawet dłużej, trzeba było to sobie przeanalizować dokładnie, planuje bardzo duże przychody, tak, ze sprzedaży majątku miejskiego, które rok rocznie nie są realizowane. W ubiegłym roku z planu na poziomie blisko 9-8 milionów złotych, przepraszam, z dochodów majątkowych na poziomie blisko 14 milionów złotych, bo to było 13 milionów 600 tysięcy złotych, zrealizowało przychody na poziomie niecałych 6 milionów złotych, czyli ponad 50% nie zostało zrealizowane. Ja pokusiłem się o sprawdzenie, jak to wygląda w roku bieżącym. I tutaj już też pragnę zwrócić uwagę i szczególnie, że chciałbym Państwo, żeby to monitorowali pana burmistrza, o co ja też szczerze apeluję. W bieżącym roku ten plan, jedni powiedzą, że został urealniony, tak, bo został określony na poziomie 7 milionów złotych, zakładając, że tutaj prawie 14 milionów w roku ubiegłym, więc jest realniejszy. Natomiast po wykonaniu pierwszego kwartału ten budżet jest wykonany zaledwie 3,6%, to jest 250 tysięcy złotych. Pytanie zasadnicze. Jeżeli pomnożymy 3,6% razy 4, to daje nam wykonanie na poziomie około 10-12%.
pytanie, czy w tym roku scenariusz ma się powtórzyć? Tak, panie burmistrzu, tutaj kieruję do pana, powiedzmy, takie zapytanie. Czy ten scenariusz, który mamy w minionych latach, się będzie powtarzał? Druga sprawa dotyczy sprawozdań i informacji, które było dobrym zwyczaju, że te informacje z sprzedaży mienia komunalnego były zamieszczane na stronach internetowych. W bieżącym roku na próżno szukać tam jakiejkolwiek informacji na temat przetargów, które się odbyły i ewentualnej sprzedaży mienia komunalnego. Te 250 tysięcy złotych, nie wiem, czy pochodzi ze sprzedaży mienia w latach minionych, tak? To są jakieś raty, które są spłacane przez tych, którzy zakupili to mienie, czy to mamy do czynienia po prostu z... Nie wiem, miasto nie chce upubliczniać tych informacji, czy się wstydzi tych informacji. Tutaj apeluję rzeczywiście, żeby znowu na stronach internetowych można było te informacje zdobyć. Niekoniecznie muszą zgłaszać to w ramach dostępu do informacji publicznej, żeby te informacje uzyskać. Jest tak zwana transparentność, jak burmistrz używa tego słowa. Tak. No oczywiście ja bym apelował o tą transparentność, tak jak ona by chociażby wyglądała w latach minionych. W tym roku mówię tego na próżno szukać. Natomiast druga sprawa to dofinansowanie. Ostatnie wyniki Centrum Parku Chojnica pokazują, że jego sytuacja rzekomo się poprawiła. Natomiast kiedy spojrzymy w budżet, widzimy jednoznacznie. 1 400 000 to było dofinansowanie, które bezpośrednio spłynęło z Urzędu Miasta. I to oczywiście na ukrypywania, tak, w różnych formach. To są wszystkie te dopłaty, które zostały zrealizowane. Ale trzeba nie można też zapomnieć o kwocie 130 tysięcy umorzonego podatku, które również na rzecz Centrum Parku wpłynęło. To jest ponad kwota łącznie ponad 1,5 miliona złotych. Teraz pytanie, jak to wygląda w porównaniu z wynikami samej spółki. No to nie jest tak ładnie, nie wygląda to tak ładnie, jak to jest przedstawiane, więc to jest element, który również wymaga na pewno uwagi. Liczę na owocną dyskusję, tak, na sesję Rady Miasta między osobami, które uważają się za opozycję w Radzie Miasta. Liczę, że rzeczywiście zadadzą trudne pytania, które burmistrz będzie musiał odpowiedzieć. Druga sprawa, którą chciałbym poruszać, to stan miejskiej zieleni. W ostatnim czasie radni mieli okazję wizytować się w Parku Tysiąclecia i wspólnie z ogrodnikiem miejskim i jego pracownikami oglądać i dostrzegać pracę tych osób na terenie Parku Tysiąclecia. Dostrzegli jeden element, że oczywiście pracy jest bardzo dużo i teoretycznie przydałoby się więcej osób. Natomiast ja chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jeden fakt, że Chojnice to nie tylko centrum miasta i nie tylko główne arterie. Natomiast zachęcam pana burmistrza do tego, żeby udał się również na obrzeża miasta. Przykład boisko i plac zabaw przy ulicy Ustronnej, na osiedlu, na którym mam okazję mieszkać. Od 3 tygodni obserwuję i tylko czekam, bo na sąsiednim placu zabaw na ulicy Ludowej trawa została wykoszona. Natomiast tam trawa na poziomie wysokości 1,5 metra jest, no nie ukrywajmy, ale to boisko już nie wygląda jak boisko, tylko wygląda jak łąka. Może burmistrz nasiona chce zbierać? Nie wiem, jaki jest plan, natomiast no, dzieci też na placu zabaw wymagałoby to wykoszenia. Zachęcam do tego, żeby przyjrzeć się również zieleni miejskiej, również poza tym centrum, a nie tylko w centrum. Trzecia sprawa, którą chciałbym poruszyć, o której tutaj wspominał między innymi pan Aleksander na początku, to decyzja pana wojewody, który wystosował wezwanie do Rady Miasta o wygaszenie mandatu radnego. Ja chciałbym zaapelować do pana, bezpośrednio do pana przewodniczącego, czyli pana Mirosława Janowskiego, o to, żeby sam postanowił na to postanowienie wojewody zareagować i sam powinien postąpić tak, jak mu honor i logika zdarzeń nakazuje. Znaczy uważamy, że on jest na tyle doświadczoną osobą, jeżeli chodzi o politykę tą samorządową, że wierzymy również, że podejmie wszystkie kroki tak samodzielnie, żeby po prostu ta decyzja, którą zapowiedział, że podejmie, była zgodna z wolą pana wojewody, który w swoim piśmie podkreślił wiele argumentów przemawiających za tym, że ten mandat faktycznie musi zostać wygaszony, bo mienie miejskie czy czerpanie nie tyle korzyści, tak, ale jakiejkolwiek działalności na mieniu miejskim niestety jest to w sprzeczności z wypełnieniem mandatu radnego, tak, a tutaj w szczególności, jeżeli mówimy o przewodniczącym Rady Miasta, ta polityka transparentności musi być oczywiście jak najbardziej przestrzegana, więc zachęcamy do pana przewodniczącego do podjęcia stosownej decyzji, oczywiście w najkrótszym momencie, w najkrótszym czasie. No, decyzja chyba pana wojewody jest jednoznaczna, tutaj ewentualnie problem może być rozciąganie tego w czasie. Pytanie, czy tego chcemy, to pan przewodniczący podejmie, liczymy, bardzo dobrą decyzję. Przewodniczący ma doświadczenie, bo już taka sprawa procedowana w Radzie Miejskiej w Chojnicach, także wie, co nastąpi i nie ma się tego co wstydzić, po prostu jest to kolej losu i trzeba podjąć działania honorowe i do tego wzywamy, tak.
Jeśli można dwa słowa jeszcze, nie są to miłe sprawy. Wiemy, kilka osób dotknęły rannych w przeszłości w Chojnicach, w powiecie chojnickim. Nie są to miłe, sam byłem 9 lat rannym. Nie tyle, że chcę współczuć, prawda, i nie dochodzimy do tego, czy ktoś świadomie, nieświadomie coś czynił. Państwo redaktorzy, uszanujmy postanowienie wojewody, sprawdzone wnikliwie, bo z tego co wiem, trwało to długo. PHS ten wystąpił. Więc a to, co kolega Bartosz powiedział, nie ma odwrotu, tak? Stąd są to sprawy trudne, bolesne. Są